Dziś przedstawiam szokującą informację, a mianowicie znamy drugie miejsce, drugą siedzibę Illuminati. Druga siedziba Illuminati znajduje się w Europie, a dokładnie w Szwajcarii. Absolutnie nieprawdopodobna tutaj historia. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybuj, zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wiemy tak naprawdę o tym, że jednej bazie czy miejscu, gdzie mogą spotykać się Illuminati, to jest lotnisko w Denver, a dokładnie płyta pod lotniskiem, czy też labirynty, czy też podziemne, tak, możemy powiedzieć, mini miasto. Natomiast jest też taka teoria spiskowa, ja przypominam, że przedstawiam pewną teorię spiskową, to nie oznacza, że ja w nią muszę wierzyć, czy po prostu muszę ją forsować. Natomiast jedna z teorii spiskowych mówi o tym, że istnieje druga siedziba Illuminatów na Europę i znajduje się ona w Szwajcarii, a dokładnie jest to tunel bazowy świętego Gotarda. Że tam właśnie znajduje się siedziba Illuminatów, że tam mają się spotykać, że tam by się schronili na wypadek tutaj wybuchu bomby atomowej, wybuchu III wojny światowej. Ja dzisiaj przedstawię informacje na temat tego tunelu bazowego na podstawie Wikipedii i tutaj jest wiele ciekawych tak naprawdę informacji, oczywiście dla człowieka rozumnego Wikipedia nie musi tutaj podawać informacji wprost, że jest to jakby miejsce schronu, tak, czy schronienia Illuminatów, natomiast wiele tutaj jest ciekawych rzeczy i faktów dotyczących tego tunelu, które nas zapewne dziwią, tak. Pierwsza sprawa to jest taka, że tunel ten bazowy został oddany do użytku 1 czerwca 2016 roku. Jest to najdłuższy tunel kolejowy na świecie, tak? On łącznie jest długi na 57 km. Jest najdłuższym do tej pory zbudowanym tunelem na świecie. Dla porównania, tunel kolejowy Świętego Gotarda, zbudowany jeszcze w XIX wieku, liczy tylko 15 km długości. Czyli jest on zdecydowanie większy. Ciekawostką jest fakt, on został otwarty jakby stosunkowo niedawno, w 2016 roku, że na jego otwarcie przyjechała cała wierchuszka, wszyscy politycy, przywódcy liczący się w Europie, także na świecie. Co jest też ciekawą jakby sprawą, tak, czy jak w Polsce oddawana jest autostrada, czy jakiś tutaj obiekt do użytku publicznego. Oczywiście przyjeżdżają politycy, nawet przyjeżdża ksiądz, tak, żeby poświęcić autostradę, natomiast czy przyjeżdżają politycy z całego świata? No bo jednak to jest tunel kolejowy tylko tutaj jakby dla Szwajcarii, tak? Czy on ma jakieś strategiczne znaczenie, czy to jest jakiś, nie wiem, tunel, w którym płynie gaz, tak? Czy transportowany jest? No aczkolwiek wiele tutaj jest znaków zapytania, to już wam pozostawiam do oceny, co na ten temat sądzicie. I teraz tak. Decyzja o budowie tunelu została zatwierdzona przez społeczeństwo szwajcarskie 29 listopada 1998 roku w referendum. To jest też ciekawa sprawa, ponieważ w 1998 roku odbyło się referendum, natomiast wiercenie testowe miało miejsce już w 1993 roku. Wiercenia testowe miały miejsce w 1993 roku, jak podaje Wikipedia. Oczywiście ktoś powie, tak, no wiercenia testowe muszą się odbyć wcześniej, tak, bo gdyby się okazało, że nie można przebić się przez tą górę, to nie ma sensu robić referendum. No dobrze, ale czy nie jest to za duża różnica czasu? Rozumiem, referendum, żeby było na rok, na dwa lata przed wykonaniem tych odwiertów, natomiast referendum miało miejsce praktycznie pod koniec 98 roku, czy prawie już w 99 roku, bo to był 29 listopad. Natomiast wiercenie testowe miało w 93 roku miejsce, czyli 5 lat wcześniej. No, ciekawa sprawa. I teraz tak, większość głosujących, 63,5%, opowiedziało się za inwestycją w poprawę infrastruktury. Tak, czyli większość głosujących, 63% głosowało za tym. No to chyba jest normalne, gdybyśmy mieszkali w pobliżu takiej góry, tak, no to wiadomo, że wbudowanie tego tunelu sprawi, że szybsza będzie trasa. Natomiast zobaczcie sobie jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie frekwencja podczas tego głosowania wyniosła 38,31%. 38,31%. Przypomnę, że być może w Polsce takie małe wyniki, jeśli chodzi o wybory czy referenda, są standardem, ale w krajach zachodnich, w Szwajcarii, w Austrii, te frekwencje są bardzo wysokie.
A poza tym druga sprawa jest taka, wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z takim referendum w Polsce, to na pewno po prostu większość Kowalskich ruszyłoby tyłek i poszłoby na głosowanie z tego względu, że to jest korzyść, tak? No, wbudowanie takiego tunelu jest korzyścią, tak, dla wszystkich, dla pani ze sklepu, dla prawnika, dla adwokata, dla lekarki, dla właściciela firmy transportowej, dla każdego. To dlaczego w tym referendum wziął tylko 38%? To znaczy, że ten tunel nie był potrzebny? No bo dziwna jest ta frekwencja. I tak by ludzie nie szli na te wybory, bo znaliby już wynik w tych wyborów, albo by nie szli na te wybory, na te referendum, bo tak naprawdę by stwierdzili, po co mam iść na referendum, jak to do i tak do niczego nie jest potrzebne. No dziwna to jest sprawa, że jest taka mała frekwencja, że taka jest mała frekwencja, zwłaszcza, że to jest Szwajcaria, tak? Szwajcaria, państwo, które tutaj ma bardzo silny wpływ na politykę, gdzie się liczą tak naprawdę z decyzją, z głosem ludu, społeczeństwa. I teraz tak, w 96 roku zaczęto przygotowania do drążenia tunelu, które zaczęto dopiero w 2003 roku. Przewidywany koszt budowy, większy od wcześniej zakładanego, miał wynieść prawie 9,5 miliarda franków szwajcarskich. I teraz tutaj jeszcze jest podana taka informacja, że całkowity koszt wyniósł 11 miliardów euro. To jest bardzo ciekawa sprawa, że praktycznie tutaj źle oszacowano wybudowanie tego tunelu praktycznie na 1,5 miliarda euro. Ja rozumiem, że mogą być pewne wahania, tak? Trzeba dopłacić, to jest naturalne, każdy z nas robi pewnie remonty, robił w mieszkaniu, w domu, to zawsze się zdarza, że trzeba po prostu czasami więcej pieniędzy dołożyć, no ale no nie oszukujmy się, taka nadwyżka z budżetu, ja wiadomo, że Szwajcaria jest bogatym państwem, ale tak, no wiecie, to nie kosztowało 9,5 miliarda, ale kosztowało 11 miliardów euro. Przypomnę, że jeśli chodzi o Denver, tam było trzeba dopłacić jakby do tej budowy i bardzo szybko jakimś cudownym trafem znalazło się grono biznesmenów czy firm, które powpłacały te pieniądze, żeby dokończyć budowę czy remont tego lotniska w latach tam 90. bodajże, tak, w Denver. Także ciekawa sprawa. Zwłaszcza, że tamto lotnisko zostało wbudowane, chociaż nie potrzeba było budować go wcale, tak. I teraz dalej czytamy za Wikipedią. 15 października 2010 roku po godzinie 14 ekipy wiercące tunel z dwóch kierunków spotkały się pod ziemią, nieopodal wioski Sedrun, na głębokości 2 km od powierzchni góry. 24 sierpnia 2015 roku podano do publicznej wiadomości informację o zakończeniu montażu wszystkich elementów konstrukcyjnych tunelu. Tunel oddano do użytku 1 czerwca 2016 roku, natomiast 11 grudnia został oddany do użytku komercyjnego. Jego budowa kosztowała około 11 miliardów euro, czyli widzimy, że tutaj zdecydowanie więcej kosztowała. Przyczyny budowy. Głównymi przyczynami było dążenie do skrócenia czasu przejazdu między ważniejszymi miastami Szwajcarii, a także narastający ruch tranzytowy zmierzający w kierunku Europy Południowej. Docelowo większość ciężarówek ma zostać przewożonych specjalnie do tego przystosowanych pociągach. Tunel pozwoli również uchronić unikatowy alpejski ekosystem przed degradującym wpływem spalin. Nowa linia pod masywem przełączy Świętego Gotarda oraz budowany na północy od Lugano Ceneri Bassis Tunnel pozwolą skrócić czas przejazdu między Bazyleą i Mediolanem z 5 godzin i 20 minut do 3 godzin 30 minut. No szok! To trzeba było budować rzeczywiście taki tunel, bo ten tunel skróci drogę o 2 godziny. Warto było budować tunel przez kilkanaście lat po to, żeby skrócić tylko trasę o 2 godziny. Skrócą również czas trwania przejazdu między Zurichem a Mediolanem o prawie połowę z uprzednich 4 godzin 10 minut do 2 godzin 35 minut. To bardzo dużo. No nie wiem, czy jest sens budowania tunelu po to, żeby tylko skrócić czasowy, no ale dobra. Nowy tunel w najwyższym punkcie znajduje się na wysokości zaledwie 550 metrów nad poziomem morza, a więc około 600 metrów niżej od poprzedniego eksploatowanego tunelu. Dzięki temu pociągi nie będą musiały pokonywać bardzo stromych odcinków toru. Inżynierowie ze względu na niekorzystny układ geologiczny wynikający z pionowego układu warstw materiału geologicznego musieli zastosować kilka metod usuwania mas skalnych podczas budowy tunelu. Większa część prac przeprowadzona jest maszynami drążącymi TBM. To są takie te wielkie wiertła, tak? To mogliśmy widzieć w telewizji, jak właśnie drenują, tak samo jak budowali tu metro w Warszawie, które musiały usunąć około 13 milionów metrów urobku.
Dla porównania, piramida Cheopsa ma objętość około 2,6 miliona metrów sześciennych. Czyli ten tunel praktycznie ma 3 razy więcej, 3,5 razy więcej niż piramida Cheopsa, tak? Celem przyspieszenia prac podzielono tunel na 5 sekcji, które były drążone i budowane jednocześnie przez różnych podwykonawców. No i tutaj są właśnie tutaj wiadomości dotyczące budowy tego tunelu. Zobaczmy sobie tutaj na kwestie bezpieczeństwa. Zgodnie z projektem tunelu powstały dwie niezależne rury o średnicy 9-14 metrów, prowadzone równolegle w odstępie 40 metrów. Rury są połączone poprzecznie co 325 metrów szybami tuneli technicznych umożliwiającymi bezpieczną ewakuację w razie wypadku. Dodatkowo wewnątrz tunelu znajdują się dwie stacje wielofunkcyjne, Fido i Sedrun, które również mogą spełniać funkcję schronów w razie niebezpieczeństwa. Widzicie? To podaje Wikipedia. Dodatkowo wewnątrz tunelu znajdują się dwie stacje wielofunkcyjne, Fido i Sedrun, które również mogą spełniać funkcję schronów w razie niebezpieczeństwa. W czasie budowy tunelu zginęło 9 pracowników. No ale to już jest normalna rzecz, tak, bo wiadomo, przy takiej budowie zawsze ktoś ginie. No ale tak już jest. Ciekawa sprawa taka, że buduje się schron u podnóża góry czy w górze, gdzie tutaj informacja jest podana, że do najbliższego jakiegoś większego miasta jest potrzebne 2 godziny jazdy, 3 godziny jazdy. Z tego chyba co się orientuje, to tunele są budowane albo w centrach miast, albo w pobliżu dużych miast. No chyba nikt sobie nie wyobraża, żeby na przykład tunel bezpieczeństwa czy schron dla Warszawy byłby na przykład budowany, nie wiem, w Olsztynie, czy po prostu, czy nie wiem, we Wrocławiu, tak? Oczywiście nic nie ma do tych miast, ale jest to trochę dziwne, tak? Zważywszy, że wcześniej Wikipedia podaje informację, że tak naprawdę droga między tymi największymi, czy trasa między tymi największymi miastami zajmuje kilka godzin, tak? Czyli mamy tutaj, pozwoli skrócić czas przejazdu między Bazyleą i Mediolanem z 5 godzin do 3 godzin, między Curychem a Mediolanem z 4 godzin do 2 godzin. No nawet niech po prostu będzie z takiego dużego miasta godzina jazdy, no ale to jest chyba dużo. W momencie jakiejś klęski, czy wybuchu bomby, czy bomby atomowej, to jest dużo. W każdym razie teorie spiskowe są takie, które na ten temat właśnie, na temat tutaj tego tunelu bazowego, że oprócz tego, że wbudowano tam ten tunel bazowy, to miałby tam też być wydrążony miejsca, czy też specjalne komórki, czy też specjalne podziemne tutaj, no podziemne, tak całe nawet, niektóre teorie mówią, że całe miasto, aczkolwiek to jest mało prawdopodobne, labirynty bardziej, gdzie mogą się schronić właśnie wpływowi ludzie, politycy, biznesmeni, przywódcy, jednym słowem iluminaci, tak, iluminaci, ci, którzy zarządzają tym światem, zarządzają całą tą ludzkością. No ale powiedzmy sobie też taką rzecz, tak, gdyby doszło do wybuchu jakiejś bomby atomowej, gdyby ta bomba nie dotarła tutaj do Szwajcarii w takim sensie jako po prostu wybuch, tylko fale dotarłyby tutaj, tak, czy promieniowanie, to rzeczywiście ten masyw górski zatrzymałby dużą część tego uderzenia, tej bomby atomowej, i rzeczywiście ludzie, którzy znajdowaliby się w tym schronie, to mogliby przetrwać, przeżyć, tak? No bo to jest chyba taki tunel, czy po prostu miejsca, czy schron wybudowany w tym tunelu, to jest chyba najlepszy tak naprawdę schron na świecie, bo jest to schron naturalny, tak? Jeżeli mamy jakikolwiek schron pod ziemią, jest to schron, który jest sztucznie stworzony, no i ten schron łatwo jest zburzyć, natomiast tutaj mamy schron naturalny z góry, tak? Stworzony z góry. No ciekawa sprawa. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Tak jak mówię, jest to pewna teoria spiskowa, więc trzeba ją traktować z pewnym przymrużeniem oka, a nie, że traktować jaką prawdę objawioną. Natomiast niewątpliwie wiele tutaj źródeł, wiele osób wskazuje na to, że w tym tunelu, oprócz tej funkcji tunelu komunikacyjnego, oprócz tej funkcji komunikacyjnej, są wdrożone specjalne miejsca, specjalne komórki, gdzie mogą się schronić, gdzie mogą się schować iluminaci. Przypomnę tylko na samym końcu, że jest to Szwajcaria, a więc kraj bardzo zamożny. Szwajcaria, która jest swego rodzaju tutaj
przecież miejscem, gdzie przytrzymują czy mają w konta najbogatsi ludzie na całym świecie. Szwajcaria, która dysponuje kontami ujemnymi, lokatami ujemnymi, to znaczy, że ludzie, biznesmeni z całego świata, którzy mają majątki, inwestują czy tam przytrzymują pieniądze na kontach i tam jest oprocentowanie ujemne, na przykład minus 1 czy minus 2%, co u nas się w Polsce dzieje, pieniądze na lokacie, żebym jeszcze stracił na koncie banku, natomiast ci klienci, którzy biznesmeni, miliarderzy, którzy tam trzymają pieniądze, mają gwarancję, że tutaj minus 0,5% czy minus 1% jest na lokacie, czy po prostu na koncie, natomiast mają pewność, że te pieniądze są pewne, że mają gwarancję tych pieniędzy, mogą w każdej chwili przyjechać i tych pieniądze wyciągnąć. Tak też waluta szwajcarska, tutaj frank szwajcarski uznawany jest za jeden z najbezpieczniejszych, tak jak była kryzys gospodarczy z 2008 roku, to co wszyscy rzucali się na franka, frank, tak, złoto inwestować oraz we franka i tak samo kredyty brać we franku, bo to miało być w cudzysłowie bezpieczna waluta na tamten czas, tak. Więc tak to wszystko właśnie wygląda. To wszystko na dzisiaj. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co na ten temat myślisz. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.